Uwaga, aplikuje newsy, zaczynamy. In this world. Tak się składa, że dziś odbyła się premiera 6. części kultowej serii bijatyk, jaką jest Soul Calibur. Nie tylko gra wygląda bardzo dobrze, system walki jest chwalony przez wszystkich, a i kamera nie przeszkadza, nadążając za akcją. Do tego nie można zapomnieć o gościnnym występie pana Geralta i w końcu wersji na PC. Ale nie wszystko mieni się takimi kolorami. Okazuje się bowiem, że ekskluzywne dla PlayStation Days Gone ponownie zalicza obsuwę. W tę ciekawie zapowiadającą się grę mieliśmy zagrać już 22 lutego, jednak premierę przesunięto na 26 kwietnia. Czemu dwa dodatkowe miesiące? Po prostu dopracowanie gry. W takim razie na osłodę mam dla Was news prosto ze stajni IO Interactive. Postanowili oni rozdać zupełnie za darmo Halloween Pack do Hitmana. Jest to 10 dodatkowych misji z motywem przewodnim grozy oraz dostęp do epizodu 5, który rozgrywa się w Colorado. Oferta jest czasowa, więc prędko. A co powiecie na darmowy dodatek szykowany na miesiąc po premierze BFA 5? Ów bonusowy rozdział o tytule Ostatni Tygrys ma opowiedzieć historię niemieckich czołgistów, którzy zaczynają wątpić w sens całego konfliktu. Zapowiada się ciekawie, zwłaszcza że przyjdzie nam poprowadzić legendarnego tygrysa. Because survival is not a given. Little League. Raptor. No to jeszcze więcej darmowych rzeczy prosto z Flasha. W tym tygodniu Steam obrodziło w darmowe weekendy, bo przetestować możemy takie tytuły jak Little League, Halo Wars Definitive Edition, Eden Rising, Crazy Machines 3 oraz Hoover Junkies. Zdecydowanie jest z czego wybierać. A na koniec decyzja studia Splash Damage o wstrzymaniu wsparcia darmowej sieciowej strzelanki o nazwie Dirty Bomb. Powód jest bajecznie prosty, przestało im się to opłacać. Nie oznacza to jednak zamknięcia serwerów, przynajmniej na razie. Jeśli trend niskiego zainteresowania utrzyma się, twórcy będą musieli pożegnać się już w pełni. No to nic, tyle na dziś. Trzymajcie się, cześć.